Kiedy myślicie o Wielkopolsce, jakie obrazki macie przed oczami? Czy Wielkopolska to dzika przyroda? Kolebka polskiej państwowości? Zamki i pałace? A może duże miasta? My zapraszamy Was w podróż po ciekawych historiach, których w Wielkopolsce nie mało. Jak wiecie, lubimy testować nowe formy podróżowania i dlatego w czasie tego wypadu towarzyszyć nam będą wielkopolskie questy. Questy, czyli takie rymowane ścieżki spacerowe, rymowane zagadki, które prowadzą nas po odwiedzanym miejscu i pozwalają poznać jego często niewidoczną gołym okiem historię. Ruszajmy więc. Zaczynamy od zamku w Kurniku, który choć obecny kształt zyskał w XIX wieku, korzeniami sięga już średniowiecza. Ta siedziba potężnego wielkopolskiego rodu Górków trafiła w ręce rodziny Działyńskich, by za sprawą Tytusa i Jana Działyńskich stać się centrum polskości w zaborze pruskim. Tytus Działyński zbierał i kolekcjonował manuskrypty, rękopisy, książki i wszelkie przedmioty, które przypominały o dawnej świetności Rzeczypospolitej. Dzieło Tytusa kontynuował jego syn Jan, poszerzając zbiory Biblioteki Kurnickiej o kolejne pozycje. Gdy ten zmarł bezdzietnie, wielkie dzieło kontynuował sam hrabia Władysław Zamojski. Dziś każdy z nas może podziwiać stylowe wnętrza i bezcenne zbiory, bo Zamojski przepisał zarówno zamek, jak i kolekcję narodowi polskiemu. Małego smaczku dodaje wizycie postać kurnickiej białej damy, która podobno lubi przechadzać się po swoich włościach. Nie zapomnijcie zajrzeć do przyzamkowego arboretum, które najlepiej prezentuje się na wiosnę, gdy kwitną magnolie, lub jesienią, kiedy liście żółcą się i czerwienią. A dla wytrwałych wśród drzew skryta questowa pieczątka. Ta-dam! Kolejne miejsce, które łączy przyrodę z historią, to zabytkowe opactwo Cystersów w Lądzie, na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. To tu, ponad 700 lat temu, przybyli Cystersi, zakładając jedno z najstarszych opactw w Polsce. I choć Cystersów już dzisiaj tu nie ma, zostawili po sobie trwałe świadectwo i wiele historii. Miłośnicy takich opowieści i koneserzy barokowego przepychu będą zadowoleni z oprowadzania po klasztornych krużgankach i przepięknym wnętrzu kościoła. Aby z kolei dowiedzieć się więcej o otaczającej miejsce przyrodzie, warto rozwiązać kolejny wielkopolski quest. Spróbujecie swoich sił? Przenosimy się na północ od Poznania, by poznać wielkie historie niewielkich miast. Z leżącym nad Notecią Czarnkowem związana jest historia niezwykłej postaci. Janko z Czarnkowa, podkanclerzy Kazimierza Wielkiego, nie mógł pogodzić się z oddaniem tronu Andegawenom. Wykradł więc wawelskie insygnia królewskie, by przekazać je adoptowanemu synowi króla Kazimierza. Na nic się to zdało, kariera Janka legła w gruzach, a on, cóż, resztę życia pisał swoje słynne kroniki. Potencjału na ekranizację nie brakuje w historii Czarnej Halszki, którą poznacie w Szamotułach. Mawiają, że pieniądze szczęścia nie dają. Halszka, młoda dziedziczka potężnej fortuny, padła ofiarą intryg matki, króla i magnackich dworów. Według legendy za karę została zamknięta w przyzamkowej baszcie, którą, podobnie jak zamek, można dzisiaj zwiedzać. A teraz czas na historię z doskonale znaną wszystkim postacią. Czy wiecie, co łączy Śmiełów, Adama Mickiewicza i Pana Tadeusza? To podczas wizyty w Śmiałowie Mickiewicz zaczerpnąć miał wiele inspiracji do scen z narodowej epopei. Złośliwi wytykają, że zamiast dołączyć do powstania listopadowego, przystanek Śmiałowie sobie przedłużył za sprawą fascynacji panią Konstancją. Czyżby była ona pierwowzorem Telimeny? Poszukajcie w Śmiałowie tropów Pana Tadeusza. A skoro o wieszczach mowa, ciekawa historia związana jest z odsłonięciem pomnika Słowackiego w Miłosławiu.
Prywatne wydarzenie wielkopolskich elit zamieniło się w prawdziwą demonstrację polskiego patriotyzmu. To raptem kilka wielkopolskich historii. Teraz twoja kolej. Znajdź swoją ulubioną.